Analiza weekendowa, indeksy giełdowe. Na początek indeks WIG 20 w ujęciu dziennym. Dzięki czwartkowemu mocnemu ruchowi w górę no, doszliśmy ponownie do poziomów ostatniego szczytu, ale tym samym no, powstała. Stało się coś, co dało, nazwijmy to, więcej pozytywów dla byków. Najważniejszym moim zdaniem jest fakt, że powstała szansa, iż tworzy się impuls wzrostowy. Widać wyraźnie, że overbalance największy w całym układzie spadkowym, w tym tutaj od maja 2015 roku, jest już wyraźnie no, ponownie naruszony, żeby nie powiedzieć wybity. Tym samym jest duża szansa, że zrealizowany zostanie zasięg wynikający z formacji odwróconej głowy z ramionami, a to oznaczałoby dojście do poziomu w około 1940. I tu widzimy, że tu mogą być już właściwie tak na poziomie tego szczytu, czyli gdzieś od mniej więcej 1910 do 1940, prawdziwe problemy mogą się zacząć, ponieważ mamy strefę, mamy geometrię, zniesienie 161, mamy górne ograniczenie kanału, no i mamy również ten szczyt lokalny z grudnia 2015 roku. Ale moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo tego, że jednak ten ruch wzrostowy będzie jeszcze próba jego kontynuacji. W każdym bądź razie możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć, że powstał nam tu jakiś impuls wzrostowy. No i oczywiście wszystko będzie zależało teraz od ruchu w drugą stronę, ponieważ pamiętajmy cały czas o jednej kwestii. Ten spadek tutaj ostatni, on no, najprawdopodobniej ma formę trójki. A trójka nigdy no, nie jest impulsem, w związku z tym nie jest jak gdyby wykończeniem tego ruchu. Zatem może tutaj w grę wchodzić jakaś większa korekta nieregularna. Tego nie możemy przekreślić. A więc jest pewien plus dla byków, chociażby właśnie poprzez ten wyjście na ten ruch wzrostowy, który de facto na indeksie WIG osiągnął nowy szczyt. Tu na indeksie WIG 20 można powiedzieć powtórzył. Nawet nie, w cenach maksymalnych jest też osiągnięty nowy poziom szczytu i w cenach zamknięcia i w cenach maksymalnych, a więc mamy tutaj utworzony impuls na obecną chwilę. Oczywiście to jest na obecną chwilę, ale tak jak powiedziałem, jeszcze jest niestety ta możliwość, że ten impuls będzie wpisywał się w układ większej korekty nieregularnej, rozpoczętej tutaj gdzieś od dołka w grudniu, potem ten szczyt lokalny, ten ostatni dołek i teraz ten ruch wzrostowy. Pozytywnym na pewno jest to, że no, jesteśmy już w fazie wybicia overbalansu, jaki towarzyszył nam przez ten cały. A więc jest podstawa ku temu, że jeżeli indeks teraz po wejściu w ewentualny ruch spadkowy nie wybije tego dołka, no to tu jest pierwszy jakiś impuls rozpoczynający większy ruch wzrostowy. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to cały czas pamiętajmy tu również, że w odpowiedniej strefie geometrycznej, na odpowiednim, nazwijmy to, poziomie, wykształcił nam się pin bar i ten pin bar został potwierdzony. Układ tych tutaj ostatnich świec daje jak gdyby taki układ gwiazdy porannej. No i teraz tak naprawdę ten poziom tej gwiazdy porannej, trochę rozbudowanej, został wybity. Oczywiście, jak widzimy na wykresie tygodniowym, mamy w tej chwili do czynienia z układem raz, dwa, trzy, czyli na razie cały czas jest to w ramach korekty, ale tym niemniej, jak również tutaj widać wyraźnie, wyjście ponad overbalance i jest poważna możliwość i szansa na to, że przy kontynuacji ruchu wzrostowego zakończyliśmy jakiś spadek na jakiś dłuższy okres, ten trend spadkowy od kwietnia ubiegłego roku. Jeśli chodzi o indeks WIG 20, tak jak powiedziałem, on wyszedł wyraźnie nad szczyt poprzedni, a więc tu również możemy mówić o budowie impulsu. No i wydaje się, że największym problemem dla tego indeksu będą tutaj okolice około 47 200 punktów, a więc poziom zarówno tego szczytu, jak i górnego ograniczenia kanału tego wzrostowego oraz
tego całego górnego ograniczenia w kanału, w którym poruszał się indeks WIG od kwietnia ubiegłego roku. To są te poziomy, tuż nad nimi przy poziomie około 48 tysięcy również ważna strefa cenowa. A więc no, w tych rejonach może właśnie dojść do zmiany tego tu kierunku wzrostowego. No i wtedy zacznie się ta cała walka o to, gdzie my jesteśmy. Czyli czy po ewentualnym przejściu w korektę, no bo nie możemy wyeliminować, bo to czas pokaże oczywiście, nie możemy wyeliminować momentu, znaczy się takiego scenariusza, już super, naprawdę pozytywnego by to było, kiedy tu wybijemy tą całą strefę i będziemy mieli wtedy do czynienia najprawdopodobniej z rozpoczęciem tu od tej dwójki fali dopiero trzeciej, która będzie wydłużona. Ale to jest takie prognozowanie bardzo optymistyczne. Najważniejszym byłoby tutaj właśnie zachowanie indeksu w tych rejonach oporu. Jeśli chodzi o indeks WIG w ujęciu tygodniowym, no to tu również możemy mówić o układzie Pinbara, następnie ten układ tych ostatnich tutaj świec jako coś, co łącznie te świece dają nam układ takiej gwiazdy porannej, no i wybicie jego, wyraźne wybicie maksimów tego układu, a więc no wejście w możliwość zakończenia ruchu, który byłby tutaj tylko korektą A, B, C. Tutaj chciałbym przypomnieć cały czas, że jesteśmy w rejonach równości z korektą z roku 2011. Przyglądając się temu tutaj ruchowi, moglibyśmy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia tutaj z układem jakiejś trójki, a to pozwala nam sądzić, że w całym tym jak gdyby szerokim spektrum wykresu, no możemy gdzieś próbować podejść co najmniej tutaj pod te rejony wybitej linii trendu, a więc pod rejony 55-56 tysięcy, a nie jest tak naprawdę wykluczony układ, którym wychodzimy na nowe szczyty. Jesteśmy po prostu, odbicie nastąpiło z bardzo istotnego miejsca i widać reakcję na ten poziom, czyli on nie jest, że tak powiem, taki obojętny ten poziom, ba, trzeba spojrzeć na to jeszcze przez pryzmat właśnie wybitego tutaj overbalansu, że ta reakcja jest największą reakcją w tym całym ruchu spadkowym. A więc nie możemy w żaden sposób patrzeć na to tylko tak, że tu jesteśmy, weszliśmy w bestię, która będzie jeszcze trwała. W tej chwili dokonały się kwestie, które mogą świadczyć, iż następuje odwrót od tej tendencji spadkowej. Oczywiście czas pokaże, powtórzę to jeszcze raz, bo warunkiem do tego jest albo kontynuacja tego wzrostu, albo ewentualnie wejście w fazę spadkową, ale jako korekta tego tutaj odbicia. Kolejny indeks z naszej giełdy, MWIG, który już nas mocno, że tak powiem, nazwijmy to, straszył wykonaniem tej korekty takiej pędzącej 1 do 1. Teraz ten overbalance tutaj zostaje wyraźnie naruszony. Oczywiście to jeszcze nie zmienia tego całego układu, ponieważ po pierwsze nie zostaje wybity, tylko naruszony. Patrząc przez pryzmat tego, o czym często powtarzałem, a mianowicie, że 1 do 1 to 1 do 112 również, a więc w tym kontekście mamy tutaj zatrzymanie się na dość ciekawym, znaczy się wyraźnym poziomie, znaczy 78,6% zniesienia tego tutaj układu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj szczyt lokalny nastąpił na poziomie 50%, mamy w tym momencie układ harmoniczny Leonarda, mamy tutaj w tym końcowym etapie też jak gdyby wykończoną piątkę, pierwsza, druga, trzecia, czwarta w korekcie płaskiej i piąta gdzieś tu się, że tak powiem, mogłaby wykończyć. W związku z tym reakcja w tym miejscu jest bardzo prawdopodobna. Natomiast pytanie, co ta reakcja przyniesie? No, pierwszym elementem sprawdzającym będzie powrót tutaj do tej właśnie wybitej linii i jak tutaj się ewentualnie rynek zachowa. Gdyby doszło do tej zmiany teraz, no, wejścia w fazę jakąś spadkową.
Natomiast kontynuacja no, zwiększy tylko prawdopodobieństwo tego, że również i na MBiGu dochodzi do zmiany tendencji spadkowej, jaka towarzyszy nam już od kilku miesięcy. Patrząc w układzie tygodniowym, cały czas martwi mnie trochę kwestia dotycząca tutaj właśnie tej zmiany kierunku bez jakiejkolwiek formacji świecowej, ba z tym wyższym otwarciem białej świecy, która najczęściej niestety, ale pokazuje, że ruch, który po niej się odbywa, jest tylko korektą w ruchu spadkowym. No i tak jak powiedziałem, to zagrożenie wynikające z tej równości korekt, z tego overbalansu, no jeszcze nie, że tak powiem, nie jest zażegnane. Potem patrząc już na wykres tygodniowy, który tutaj lepiej, że tak powiem, nam to obrazuje, mamy również kwestię dotyczącą, tu chciałbym być w miarę bardziej precyzyjny. Zróbmy sobie tak. O, znajdujemy się tuż pod tym wyższym overbalansem. Czyli jak widzimy na MWiG-u, nie jest to jeszcze do końca wszystko takie, znaczy nigdzie nie jest jeszcze klarowne, ale tu jest większe zagrożenie. Tu jest większe zagrożenie tym, że niestety, ale jeszcze nie został wybity ten większy overbalance. On, jak się nie mylę, był w miarę również odpowiednikiem, tak jest, dokładnie tego. Czyli jak widzimy, to jest taki overbalance, z którym mamy do czynienia w tej całej fali spadkowej od maja 2015 roku. I tak naprawdę dopiero wybicie tych poziomów 3550, 3550, no, złamałoby ten overbalance, czyli tu cały czas jest jeszcze kwestia tej korekty. Tak jak wspomniałem, tu może być korekta prosta, a w tych układach nieregularna, na indeksie WIG-u czy WIG-u 20, więc to zagrożenie, nazwijmy to, nie jest definitywnie pogrzebane i zażegnane, tylko po prostu no, są efekty, które mogą, dały trochę więcej szans teraz bykom i mogą zamienić się no, w coś ciekawszego dla byków, czyli zmianę tej tendencji. Wykres DAX, który doszedł do strefy na 9900, a więc tego szczytu tutaj lokalnego ze stycznia, 28 stycznia. No i w tej chwili pytanie, co rynek zrobi dalej? No, cały czas ten trend na obecną chwilę, ten ruch tutaj wzrostowy nie jest oczywiście zagrożony, aczkolwiek reakcja jest już widoczna, ta pierwsza reakcja na poziomie tym 9900, tu jeszcze wychodzą, jak widzimy, geometrie. Jest ta strefa, jest ten szczyt, a więc tu jest więcej elementów. No teraz moim zdaniem najważniejszym byłoby to, że w przypadku, gdyby na DAX-ie doszło do zmiany kierunku na spadkowym, jak zachowa się indeks po dojściu do poziomu 9400? Czy w ogóle tu dojdzie? A jeżeli tak, to czy tutaj faktycznie wyhamuje i nastąpi kontrakcja? Ponieważ jest to dla mnie o tyle istotny poziom, że mamy tutaj geometrię z tych jak gdyby dwóch ruchów falowych. Mamy tutaj równość z tą korektą największą, jaka miała miejsce w tym momencie. No i mamy tutaj jak gdyby linię, wybitą linię trendu spadkowego, tak? Mamy tą linię wybitą i mniej więcej na tym poziomie około 9400 grupuje nam się 61% z tego tylko tutaj ruchu, 38,2% z całego ruchu i ta linia trendu oraz wielkość, nazwijmy to overbalansu, czyli wielkość równa tej największej dotychczasowej korekcie. A więc w przypadku, gdyby DAX rozpoczął w nowym tygodniu jakieś spadki, oczywiście pierwszy poziom 9600, ale po przebiciu najważniejszy 9400. Jeżeli 9400 zostałby przebity, no w tym momencie właściwie szanse na to, że jest to ruch już po zakończeniu tej tendencji spadkowej zmalałyby no bardzo mocno, żeby nie powiedzieć iść do zera. Patrząc na wykres tygodniowy w takim szerokim kontekście, cały czas uważam, że w grze jest scenariusz. Nic takiego się na razie nie wydarzyło, co mogłoby ten scenariusz przekreślić, a mianowicie, że od 2009 pierwsza, druga, zakończona trzecia, a teraz jesteśmy w fali czwartej, która zniosła 50%
fali trzeciej. Jak wiemy, najczęściej jest 38,2, ale również te 50 jest tym elementem dość częstym, a to wynika z tego, że przy geometrii 50% najczęściej ona zbiega się z poziomem 38,2 całego wzrostu, czyli łącznie fali pierwszej, drugiej i trzeciej. I tak mamy właśnie do czynienia z tym faktem tutaj na wykresie DAX-u. W związku z tym, dlatego po prostu trzymam się na razie scenariusza, w którym cały czas tutaj budujemy falę czwartą, znaczy robiliśmy falę czwartą i być może ta fala czwarta została już zakończona. Ona by była w układzie A, B, C, 3, 3 i 5. Tu mamy wyraźną piątkę w tej chwili. No i oczywiście znowu pozostaje ten niepokój, tak? Ponieważ w tej chwili na wykresie tygodniowym doszliśmy do wybitej linii trendu wzrostowego, tutaj tego nazwijmy to od właśnie 2011 roku, tej fali trzeciej. I teraz jest na razie ten ruch powrotny, tak? Mamy tutaj do czynienia z ruchem powrotnym. Natomiast po pierwsze, to co dla mnie jest jeszcze możliwe, to fakt, że nie ma tutaj fali czwartej, tylko tu dopiero właśnie będzie koniec fali czwartej, czyli że powstałaby nam tutaj fala czwarta jakaś nieregularna. Jest to możliwe, zwłaszcza, że widzieliśmy przed chwilą na wykresie DAX układ na razie jest trzech fal jak gdyby do góry, a więc wpisujący się też w jakiś układ taki korekcyjny. Natomiast sam fakt, że wybiliśmy tutaj linię szyi, ale zatrzymaliśmy się na bardzo istotnej geometrii, bo jak widzieliśmy 38 pokrywa się z 50% oraz tutaj na fali tej ostatniej, czyli na fali piątej w trzeciej mamy 100%. Tu jest silne zgrupowanie zniesień Fibonacciego z całego ruchu wzrostowego od 2009 roku i typowy układ geometryczny ABC na zmianę tego kierunku, czyli w momencie, kiedy wszyscy już krzyczą, że linia trendu wybita na średnioterminowym, że jest zmiana trendu, właśnie to jest tylko korekta i tego na razie się osobiście ja trzymam. Mówię, nie wiem, nie potrafię ocenić, czy tu już rozpoczął się, faktycznie zakończyła się tą piątką, zakończyła się cała fala C, a równocześnie cała korekta fali czwartej. Biorę jeszcze ewentualnie pod uwagę fakt, że tutaj ten ruch wzrostowy może być jeszcze w ramach właśnie fali czwartej, tego tu impulsu w fali C i jeszcze jakieś jedno zejście na dno może mieć miejsce. Spoglądając na układ S&P, no tutaj on najciekawiej wygląda. To znaczy się tak, najpierw wybiliśmy linię szyi podwójnego dna. To jest wykres oczywiście teraz, wykres dzienny. Mamy tu układ jakiejś piątki spadkowej, który zresztą za chwilę na wykresie tygodniowym będzie widoczny jako fala C, jak najbardziej mogłaby się nadawać w korekcie, całej korekcie tego trendu właśnie też od 2009 roku. I teraz naruszyliśmy, ale mimo wszystko naruszyliśmy dość istotną strefę poziomu cenowego. Widzimy, że tutaj niemal w punkt kończą się wszystkie dołki i gór, znaczy się dołki i szczyty. W związku z tym jest tutaj kolejny pozytywny ruch, że tu dochodzi do tego naruszenia, a więc rynek chce iść dalej. Moim zdaniem są teraz oczywiście dwa warianty, albo pójdzie dalej, albo będzie spadał, ale nie, tak na serio, to docelowo bardziej będzie dla mnie istotnym elementem to, bo co do tego, że rynek jeszcze pójdzie na S&P do góry, no powiem, że mam najmniejsze wątpliwości. Może być teraz reakcja taka, jaką przedstawiałem w analizie kontraktu na S&P, czyli mimo wszystko ta strefa tutaj oporu wywoła jakąś reakcję i będziemy mieli ruch powrotny do wybitej linii szyi i równocześnie stworzy nam się układ ewentualnej korekty pędzącej, bądź ten ruch będzie kontynuowany. I tak naprawdę to powiem szczerze, że chyba nawet może by było i lepiej, gdybyśmy... Zresztą nieistotne, co by było lepiej. Przejdźmy do tego, co chciałem powiedzieć, że jeżeli ten ruch będzie kontynuowany albo od razu, albo po ewentualnej korekcie będzie kontynuowany, to bardzo istotnym dla mnie poziomem będzie 2060 punktów, gdzie mamy równość, i już tu przejdę może do wykresu tygodniowego, gdzie mamy równość tego tutaj odbicia, czyli z końca 2015 roku i teraz tu by była równość również tego odbicia.
To będzie według mnie dość istotny poziom i ciekawe. Natomiast jeżeli spojrzymy teraz właśnie na ten wykres tygodniowy, tutaj dochodzi właśnie do tego naruszenia delikatnego, ale naruszenia strefy. Jak widzimy, układ A, B, C jest jak najbardziej możliwy. C, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. A więc cały mógł być układ jako korekta fali czwartej, patrząc właśnie od 2009 roku. Pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta prosta i teraz piąta z wyjściem na nowy szczyt. Ten scenariusz, o którym mówię, od jakiegoś czasu cały czas według mnie obowiązuje. Spójrzmy, że tutaj ten cały spadek na obecną chwilę ma charakter korekty, która również utrzymuje overbalance, ba, mało tego, która znosi 38,2% fali trzeciej, czyli typowe zniesienie na falę czwartą. I teraz już jedyne, o czym możemy mówić, to o układzie jakiejś ewentualnej tutaj korekty pędzącej, której wybicie byłoby no, fatalne w skutkach. Bo w tej chwili albo nowy szczyt, albo faktycznie według mnie no, wodospad. Bo tak jak powiedziałem, na bieżącą chwilę jest to fala C, fala czwarta, A, B, C, a tylko zatrzymanie się w tych rejonach i rozpoczęcie spadku z wybiciem tego dołka mogłoby oznaczać, że tu mieliśmy falę pierwszą, tu mieliśmy falę drugą, będzie druga pędząca i by była przyszła pora na trzecią, bądź C, czyli taki mocniejszy spadek. Ten wariant nie jest jeszcze przekreślony, dlatego mówię 2060 w tym momencie będzie ważny, ale patrząc na wykres dzienny zarówno jak i tygodniowy, gdzie mamy na tygodniowym dwa pinbary na dwóch dołkach, formacja gwiazdy wieczornej, to wszystko jest potwierdzone, no to nie można mówić, że w układzie tygodniowym, gdy na wyraźnym zniesieniu 38,2 po wyraźnej trzeciej fali, wyraźnym układzie ABC na podwójnym dołku z takimi formacjami i grać na to, że będziemy mieli bezce. No, byłoby to właśnie wróżeniem z fusów. Tu należy się spodziewać wyjścia na nowy szczyt. To tyle, jeśli chodzi o indeksy.